Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. I dzieje się coś kurde dziwnego, bo padają takie płatki i ja mam kurde jakiegoś buffa na sobie, tylko nie bardzo się nie wiem co on daje. Kurde mać. Jak mam te buffy sprawdzić? Że to jest irytujące, bo tu... Mam status, ale nie mogę efektów statusu sprawdzić, no. To mnie zawsze wkurza. Wyposażenie. Też nie ma. Tworzenie. Dobra, to byłoby idiotycznego coś tu było. O! Dobra, i przeszedł buff. W tamtą stronę jakby się teraz kieruje. Nie, no nie wiem. No idea. Co to było właśnie? Ale co, z tymi ziomeczkami to się myślę za chwilę pożegnamy. I ruszymy właśnie gdzieś dalej, tylko najpierw... O, kolejna skrzynka! To bardzo zawsze chętnie opędzuję. Okej. Coś zostawiłeś po sobie? Nic. Otwieramy skrzynię w takim razie. A w środku... Korbacz! Korbacz, korbacz, korbacz. Nie mogę używać, bo nie mam zręczności 3 punktów jeszcze. Broń składająca się z bijaka zamocowanego na dzierżaku za pomocą łańcucha. Żelazna kula ma kolce i wywołuje krwawienie. Ciosu zadanego tą bronią nie można parować. Jej ładowany atak polega na rozbujaniu kuli przed zadaniem silniejszego ciosu. Wirujący łańcuch. No wiadomo, nie pokażę go wam, bo nie mam na tyle punktów. No ale... Może... A, chociaż nie, widzę, że dobra, nie, bo to właśnie, przez to, że nie mam zręczności, to nie pokazuje mi normalnych statystyk. Jest trochę lżejsza i trochę tańsza w koście, ale... Czy to jest jakieś mega dobre? Dobre pytanie. Nomen omen. Dobra. Czekaj tu i... Na kuń w takim razie. Mogę z konia? Mogę z konia zbierać, pięknie. To się mnie podobuje. Mieliście akurat to chciałem zrobić. No, traf! No, wreszcie. Przecież widzę, że ten akurat nic po sobie nie zostawił. Dobra, tego... Jak już się mijam z czymś, no to... Warto tu zbierać parę rzeczy. Właśnie, co to jest to, kurde? To też jakiś nowy typ wroga, ewidentnie. Aha, nic nie zostawiły po sobie. Zajebiście. Widziałem, że chociaż coś fajnego z nich dostanę, no ale... Niestety nie. O, ładnie! Ładowana tak z konia. Moment, bo kurde, brakuje mi staminy. Dawaj, będziemy się potykać. Okej. Spyk, żeby było uczciwie. No i dziękuję. No, także gładziutko. Jak używać flaszki? W sumie mogę. Czemu nie? Kuń? Czy tutaj coś wypadło z tej bestii? W sumie nie jestem pewny, bo zabiłem to. Bo zabiłem chyba kawałek wcześniej. Wygląda. Dobra, tutaj złoty run. A tutaj będzie cienkie kostki bestii, co nie? Kości, nie kostki. No ale są. Dobra.
nakarmę naszego kunia. Żeminko właśnie. Trzymaj kuniu. I właśnie a propos tego, też możemy sobie tego natworzyć znowu. Mam 52 owoce. No, dobra, no to tak zróbmy ich... Do maksa. Do zapasu, ile mogę mieć. 27 sztuk. Dobra. No i jazda. Nie, kurde. Jezu, ile razy ja to będę mylił. Na kuń. Co jest? A, bo ci uciekają, dobra. No, przykro mi, kolego. Ziółko i odzyskałem flaszkę. Super. Dobra, kuń też rozwala po prostu biegnąc te. What the hell? Kolejny rycerz? Nocna kawaleria! Ała! Okej, dobra, używam flaszki, to leczę. Dobra, widzę, że niestety, ale to mi uciekł. Zajebiście i wyjebał mi z konia. Jest boss, tu jest boss! Jedną porcję sobie robiłem. Zajmę od razu. Kurwa, czemu ja nie poczekam na cios? Tylko unikam jak pojebany. Fajnie, że konik jedną kurwa za ćwierć mojego pomysłu. Super, zużyłem potkę i kurwa od razu ją stracimy. Zajebisty boss, naprawdę. Dobra, przy posążku poproszę. Nie chcę mi się tak znowu biec tyle czasu. Ciekawe, czy są jakieś ala petardy, które mogę jakoś zrzucić po prostu. Nie! Goń, goń! No żeś ty! Boże, no wypadalce cholerne! Zajebiście! I chuj, nie żyje! Kurwa macie, ja nienawidzę czegoś takiego! Chcę dopaść tylko i wyłącznie jednego kurwa robala, a napierdala mnie dodatkowo jeszcze trzech kurwa innych gości. Co tak ci się oczka świecą, kurwiu? Okej, czemu ja tego nie spróbowałem zrobić wcześniej? Sterek mięsa. Dobra, spróbuję odejść. Znaczy nie podchodzić w ogóle do tego robala i tylko do niego przejść dopiero jak się z nimi uporam. Czyli tak, teraz... Nie tutaj. Kurwa. Się teraz przyda właśnie na kościana strzałka. Żeby sobie zwrócić na siebie ich uwagę. Kurwa, nie ta kombinacja. Y, tu... Kurwa, nie tak! Czemu ja ciągle pierdolę te kurwa przyciski na tym? Flaszka. Pięknie. Jedna z odnowiona flaszka.
Ta jedna zużyta. Szkoda tylko, że w tak durny sposób zginę tutaj aż dwa razy. Że dobra, durny zginęmy raz. Bo za drugim razem mnie wiesz nas zabijmy. Proszę. Popiół wojny, gorliwość. Co dajesz mi te popiele? Którego jeszcze nie mogę nałożyć na broń, no ale... Przecież mogę sprawdzić efekty. Nadaje orężowi właściwości i umiejętności... Dobra, wróćcie. Gorliwość i jest wysokiej jakości, rozumiem, broń. Zobaczmy. A, gorliwość. Rycerska umiejętność. Przytrzymaj oręż przed twarzą i złóż przysięgę, co wzmocni twój następny atak. Do użytku ma każdy oręż do walki w zwarciu. Czy to jakieś mega potrzebne jest mi? No, nie powiedziałbym. Dobra, w sumie czekaj, test. Zobaczmy, na ile się sprawdzają strzały. One-shotują. Także bardzo mnie to cieszy. Jedna lotka. Mówisz, że to jest żółw, ale to chyba kiedyś był żółw. Ale niekoniecznie jest nim ciągle. Złoty run. No nie, no tu będzie jakaś walka nawet, no to jest za duży obszar, żeby tutaj nic nie było. Dobra, ale nie no, mam konkretny cel na ten odcinek, nie? Dobra, zmieniamy broń. Czekaj, co jest? Aha, dobra, mogę mieć albo tarczę, albo tą. No! Jezus, wyratowany totalnym fuksem! O, okej. 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 Dobra. Myślałem, że tylko koń to tutaj zginie, ale jak widać, no niestety nie. O, ten wygląda jak Gal, kurde. Zaś jest noc. Mam nadzieję, że nie. Co jakiś festiwal, kurwa, debilnych śmierci dzisiaj w moim wykonaniu? Okej, okay, dobra, fajne jest to, że widzę, struga ma swój własny, znaczy własny, nie ma paska staminy, w sensie mogę tak galopem lecieć cały czas. To jest akurat bardzo fajna rzecz. Dobra. Spróbujmy wrócić po te runy i może nie zginąć po raz drugi w taki sam sposób, chociaż no, może być trudne. A, kolejna jarzębinka, dobra. Ale wiadomo, teraz już zabiłem tego całego. Dobra, flaszka. Działa i na mnie, i na drugie. Odnowienie flaszki. Subcio. Dobra, moje runy, no niestety są właśnie w tym miejscu. Wiedziałem, że tego akurat zdołam uniknąć, no ale... Bez komentarza! Bez komentarza! Jakim cudem na koniu zdołałem tam spaść, nic się nie stało, a samemu poleciałem dalej? Porażka jakaś. Dobra, jest jakaś tutaj pamięć? Jak w Soulsach? Nie widzę. Dobra. Nawet co mnie nie mieli, ja tam run straciłem teraz. No ale spróbuj nie powielić tego błędu po raz kolejny. Dobra, to mogą mieć agro i tak je za chwilę stracą. Może straszna durnota, nie? Spróbuję teraz olać totalnie tych wszystkich wrogów i po prostu biec dalej. Żebym dotarł może kawałek dalej za most, a nie tylko ginę ciągle na nim. Jak skończony debil, którym chyba jestem, skoro ginę jak właśnie skończony idiota. Dobra, tutaj... Dobra,
stówka. Nie wiem, czy ja teraz zeskoczyłem z konia i czegoś mi wyjechał z tego konia. Ja pierdolę, zakurwię się zaraz. Dobra, na szczęście mi posąg Mariki proponuje, tyle kurwa dobrego. A, voice break, cwaniaku! No już mamy plecy, słyszę. Życie full. Ja. Troszeczkę do tyłu. Kurwa mać. To jest mało jeszcze straconego, więc to sobie mogę odpuścić. Kamień Kowalski, mój bien. Proszę w takim... nie to, poproszę w takim razie na kuń. I zobaczmy wreszcie, co jest za tym mostem. Co? Jak ja zbudowałem? Wow, proszę mnie dzika, ja stoję jak idiota i czekam na efekt. Żegnam. Nie popisałem się jednak. What the hell, co jest? To jest jakiś olbrzymy. Serio, nie umiesz po prostu idealnie się w to wturlać? Musisz nad tym się turlać? Człowieku! Ta czaszka nie jest twoim wrogiem. Ładnie zyskana flaszeczka. Super, na to liczyłem. Zatakujecie? Nie. Okej. Okay. Co jest tutaj? Zakładam, że czegoś pilnują. A, znaczy pilnują, no. Bloką powóz, a na powozie skrzynka. Nie. Nie to chciałem zrobić! Tego chyba nie mogę otworzyć, póki oni żyją, więc... Elo! Chwa mać! O! Voice break! Voice break! Do przodu. Tu! No, niestety nie odzyskałem sobie flaszki z niego. Szkoda. Come on. No serio, już nie mogę tak się idealnie za niego przetagować. Dobra, to było kurwa debilne z mojej strony. Teraz! A ty tu skąd? Nie, no nie wierzę, skąd on się tu wziął?
się tu kurwa wziął? I jeden, i drugi. No przecież ja się za chwilę normalnie zapierdolę. Albo bardzo słabą broń do walki konno, albo jestem idiotą, nie potrafię dobrze wyczuć timingu, kiedy atakować. Bo jedno i drugie. A jeszcze tu. Dobra, myślę, że mogę tę jarzębinę przypisać tutaj. Właśnie specjalnie dla strugi. Trzymaj koniku. Najedz się. Tam zregeneruj, na jedno wychodzi. Asolut na flachę. Spróbuję teraz odzyskać na tej małej grupce. Czy on tam leci? Leci z kubaniutki. To daleko sobie nie poleciał. O, nice, nawet na nią uzyskałem flaszkę, to jeszcze lepiej. Dobra. To once again. Na kuń. Spróbuję teraz odzyskać runy i nie zginąć w trakcie walki. Czy może warto by teraz... A wait, to byli chyba ci! Chyba nie za granie złapali, skoro aż tak za mną polecieli. Sztylet dostanę, to chyba jako zwykłą broń, jak mi się wydaje. Gleba. O, dobra. Dobra, nie było gleby od ciosu, ale na szczęście wystarczyło. Wystarczająco długo go to zajęło, że mogłem się go pozbyć. Dobra, teraz ten tutaj. Hop. Ładne plecki robimy. Nie do końca takie plecki miałem na myśli, no ale dobra. Zabity bez większych trudności, to najważniejsze. No i kurde, co zrobić z wami teraz? Tak, ci mnie sami z siebie nie zaatakują, myślę. Odzyskujemy runy. 2000, kurde, no to sporo, kurde, bym stracił. Dobra, fajne jest to, że oni sami z siebie mnie nie atakują, tylko dopiero reagują na mnie, jak ja im coś zrobię. To jest powinien mieć tego kwestia, żeby to mogę atakować. Żeby mieć dobre uniki. Ej, flaszka. Tak, nie wyszło. A nie, tu są jacyś typy! Czy stąd się tu wzięli? Po prostu mi na plecy weszli. Tyle. Odmawiamy sobie skupienie. Prawie to full. Jedną flaszką. Dobra, zanim będę kontynuował atak, ja pierdolę, ilu ich tu kurwa jest. Typ obok mnie, a gra mi namierza kogoś kurwa dolnego pół metra ode mnie. Pół metra, w cudzysłowie oczywiście.
Spoko. Spoko rzeczy mają. Kurde, brakuje mi po DS-ach 3, po tym pierścieniu Aldricha jakiegoś i temu, który by mi zakryty odnawiał zdrowie, bo tu by fajnie wchodziły. Dobra, widzę, nie chcą mi odnowić flaszek niestety. A ty skubańcze. Trzymaj. O! Uff! Idę blisko. O, nice! I gość mnie nowy po jednej flaszce. Pięknie. Po jednej? Tak, po jednej. Zajebiście. Dobra. To sobie tak flaszkę dziabnę. Zanim wrócimy do tamtego, to sobie zregeneruję flaszki na tych ziomeczkach. Nie? Kolejne materiały zgarniamy. I tutaj coś z trupa. Kolejny niegasnący motyl. Dobra. O, chociaż czekaj, bo to się teraz nie rusza. Zobaczmy, czy teraz mogę coś z tym zrobić. Na przykład. Tak, mogę. I wyjebałem cię z flaszki, jak skończony debil. Zajebiście. Dobra, co jest w środku? Wielki topór. Okej. Okay. To już jest, kurde, przyzwyczajenie po prostu z innych gier, nie? Wciskam jakby z bomby, żeby otworzyć coś, a to kurde właśnie Y-iem się potwierdza, a nie X-em. O ja. Dobra, już ma Poise Breaka. No to już po nim. Aż 3 flaszki odnowił! Nice! To jest bardzo ładne. No i teraz na tej grupce sobie odnowię kolejną flaszkę, no i jeszcze lepiej. Naprawdę. Okej. Okay. Przeszukaj. Jeszcze ten ziomek. Fragment Ruin. No, pięknie. Full flaszek. A nie musiałem w ogóle odpoczywać przy ognichu. Dobra. A kuń? Posil się, kuń. A dobra, akurat miał full zdrowia. O, kolejny krzyż Mariki, zdaje się. O, ruiny stanicy, proszę. Tutaj coś miało czyhać. Zdaje się. Zgodnie z notatką. Na razie pusto. O! O, to ciekawe. I takiego przeciwnika to jeszcze nie było. Rozsiewa niestety. Ale nic poza tym. Okej, Poise Break. Coś, jak można powiedzieć Poise Break, akurat kwiatok? No idea. Dobra, coś tu padło. Uodparniające peklowane mięso. Okej. Okay. Trujący kwiat, proszek Mirandy. Flachę, żeby mnie nie zajebała trucizna. Złoty run poziomu pierwszego. Teraz by się piguła przydała, nie? No ale niestety nie mam jak jej wytworzyć. Czego mi brakuje? Głowy wielkiej ważki. Jak na złość. Oczywiście, jak coś jest potrzebne, no to tego nigdy nie ma. A tutaj jeszcze było zejście, zauważyłem. Uuu, proszę, proszę. Walkę bez miejsca łaski, ale chyba widziałem posążek Mariki, tak mi się wydaje. Choć w sumie nie dam sobie ręki uciąć. Jesus Christ.
Kurde, czy ja chcę iść na bossa, mając i trutkę, mając na sobie trutkę, no chyba trochę to średni pomysł, nie? Żeby się jakieś miejsce łaski ogarnąć. Że o to może być teraz trochę trudno. No chyba, że to faktycznie był kość Krzyż Mariki, no ale... czy posążek. Jest takie coś? Sprawdź. Pula przyzwania działa, no ale nie chcę puli przyzwania, bym chciał dalej mieć potwierdzenie... że mogę się wyleczyć, ale na szczęście mogę. Bym chciał mieć potwierdzenie, że mam tutaj gdzieś krzyż, kurde, od Mariki, nie? No ale niestety nie mam. No przez tak mnie ten poison, kurde, tikuje, no to za chwilę jakby tutaj, kurde, zginę. Nie starczy mi flaszek normalnie, żeby teraz się na tyle podleczyć. Co? Koń, może spróbuj tego, potem góra. O, to się skoczy tego kwiatka? Ciekawe. Do przetestowania następnym razem. Kwiatwy to istnicy. Tam jakieś rzeczy. Lotki i łapki. Okej, okay, tu jakiś wiater. Zejście niżej. Kurde, gdzie tu iść, nie? Złoty ląd poziomu pierwszego. Kurde, stygnie? Tu się z jakim minimum zdrowia. Na strzała jestem od czegokolwiek. Kurde, nie wiem, no mówię, nie mam pewności, czy tutaj jest ten. Czy tu jest krzyż Mariki. Bo jak... czy krzyż, posążek, nie krzyż, bo krzyży tutaj jest pełno, z tego co widzę. Ja trutki nie mam, a nawet gdybym miał, no to na wiele by się nie zdała raczej. Przedmiotów leczących też nie mam i nie wytworzę, bo nie mam jak. Zobaczmy, żywcze peklowane mięso, złota jarzębina, zobacz, czekaj, co to robi? Zwiększa krzepę, no to podziękuję. Garnek z wodą, zużywa punkty skupienia, zadaje święte... Co? Czemu to ma zużywać punkty skupienia? No to, ja po to tworzę, żeby nie zużywać punktów skupienia raczej, nie? Ja tylko mogę karmić strugę, tylko i wyłącznie. Tym mogę tylko i wyłącznie karmić strugę, niestety. Kurde, myślałem, że jakieś peklowane mięso, to ja będę mógł zjeść, żeby się podleczyć, no ale niestety. Dobra, YOLO. Jak nie zginę, to się nie przekonam. Szalony dyniogłowy. Hello? Maksymalnie po jednym strzale. Chuj! Fajnie, że miałem unik, nie? I kurwa, zginę w trakcie uniku. Podczas uniku, który daje mi klatki nieśmiertelności. A to jest to wasze, o czym mówię, nie? Ale nie, dobra, okej, jest. Jest posążek Mariki. Czyli gdzieś musiałem się z nim minąć. Gdzie konkretnie? Tutaj stoi. A, tutaj, zaraz przed tym. Dobra. Do dobrego. Ej, dobra, wytestujmy teraz, kurde, o co chodziło z tym, nie? Z tym koniem. Czy mogę zeskoczyć z góry na to? To nie, momentalnie rozwalić? Właśnie nie wiem, jak rozumieć to podpowiedź z koniem. Chyba, że chodzi o to, żebym zszarżował w to z konia. Zajebiście. Ej, a wiecie co? YOLO. Mamy trutkę na sobie, idziemy na bossa. Ciekawe, czy teraz pójdzie lepiej. Takie własne utrudnienie. Więc dobra, wiadomo, najpierw zgarniamy runy. Ej, nie gadajcie, że ja tutaj mogę dostawać strzał od tych. Strzał od tych. Okej, to było kurwa szybkie.
notka, nie mogę, no, notka do siebie, nie mogę skakać przez typa. Także zapamiętaj to, jebany debilu. Dobra, teraz nie podchodzimy do kwiatów w takim razie. Zbytnio. Dobra. I na bossa. Kurwa, no zrobiłem uni przecież. Przed tym jebię. To łapą akurat. Przedtem akurat. Flaszka. Do tyłu. Tak się ładnie, też odstawienie. No. A, kurwa! Ej! Ej! No co jest?! No wiem o mnie, kurwa, w końcu w jakiś kąt wysyp. Blacha. Dobra. No kurde, mogą mi wciąć się strzelać. Dobra, ostatnia flacha lecząca. Wciskam unik, czemu gra go kurwa nie wykonuje? Dobra, mamy go. Za trzecim podejściem. Myślę, że w sumie tego pierwszego nie mogę liczyć jako takiego oficjalnego podejścia, no bo to nie było podejście, po prostu dałem się zabić jak skończył idiota. Ale jakbym go pokonał z taką mikroskopijną ilością zera, to byłbym sam z siebie kurwa zadowolony. O! Dobry? Tarnished, are we? I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, a yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria, as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? A czemu nie? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Okej, okay, uczcie magii błyskawieni. Co my tu mamy? Tarcza uczonego zwiększa negację obrażeń przez tarczę w lewej ręce. Błyskamienny pocisk. Strzela magicznymi pociskami błyskamiennymi. 10 inteligencji, czyli 1 punkt mógłbym tego używać. Błyskamienne gwiazdy. Strzela 3 spadającymi gwiazdami, które podążają za wrogami. Błyskamienny łuk. Wystrzeliwuje poziomo rozszerzający się magiczny łuk. Nawałnica kryształu. Strzela salwą kryształowych odłamków błyskamienia. I oręż uczonego sprawia, że oręż w prawej ręce zadaje magiczne obrażenia. Ej, to jest też fajne. To jest fajna rzecz, proszę. To i to na pewno. Dobra, zostaje mi 2000. To jest dobre, ale myślę na jakieś takie dupnięcie po prostu w grupę. To jest na pojedyncze targety. Weźmy to, bo jest tańsze. Our art draws upon the powers embedded in Glintstone. But what is the nature of such power? Glintstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality, while glintstone contains residual life and thus the vitality of the stars. It should not be forgotten that glintstone sorcery is the study of the stars and the life therein. A fact lost on most sorcerers these days. Okej, okay. Dostaliśmy nowy gest i spoko zaklęcie, myślę. Dobra, na ile? Czy styknie mi na upgrade?
No, jeden punkt ci mogę wpakować, no to dajmy go w inteligencję. Ładny dźwięk był. Ok, zapamiętaj zaklęcie, no i mamy ten błyskamienny pocisk. No, w sumie nie będę mógł go zbytnio teraz używać, nie? No bo... Nie mam niestety żadnego kostura, no ale już będę miał na przyszłość. Zapamiętane. Coś to Melina powie. Me. I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless. There is something for which I must apologize. I've acted the finger maiden, yet can offer no guidance. I am no maiden. My purpose was long ago lost. Dobra. To lecimy dalej. Ile? 40 minut. Coś jeszcze myślę możemy ubrać. Dobra, tych tam totalnie olać. Kunia, jak tam mapka wygląda? No, jesteśmy na samym skraju mapy, tak naprawdę. Czyli tu by się, wypadałoby się udać, jeśli chodzi o chyba kolejny skrawek. Jest gdzie? Jest tam. Dobra, to spróbujmy jeszcze to ogarnąć. Nie! Nie, nie to obce. Nakuń i let's go. Dobra, i tutaj. Muszę iść tędy. Okej, okay, jak tutaj zejść, nie dostać damage'a? Tutaj. Zajebiście! I co poza tym? Dobra, YOLO! Proszę. Skoki w duchowym strumieniu. Jadąc wierzchem, skocz obok duchowego strumienia, by wznieść się na nim wysoko w powietrze. Gdy będziesz na wierzchowcu, taki skok nawet przy dużej wysokości nie zada ci obrażeń. Okej. Okay. Nice. Ale rozumiem, to działa tylko w przypadku wyskoku w górę albo ze skoku w dół, a nie, że teraz bym wyskoczył, poleciałbym gdzieś tam, powiedzmy, jakiś kawałek i spadł. No wtedy to by mnie na pewno zabiło. Czyli powiedzcie mi, żeby tak nie było. Ziomek. Zresztą ten troll chyba. A nie, 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 to nie jest troll, to jest ten... Pół człowiek. Tak, zaraz, pod ciężkim atakiem jest. Atak z wyskoku. Tam spadł. Okej, poszło szybko. Tu jeszcze jeden. Dobra, co tam zostawił? Sznurek i tęczowy kamień. Już gotowy. Spoko. To był kupiec. Zapraszam do interesów. Okej. Okay. A gdzie konkretnie? Co, gdzieś tam? Welcome, dear customer. Yes, right this way. Right this way. Welcome, valued customer. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please? Okej. Okay. Gnijący krwawy palec pozwala podjąć próbę ataku na świat innego gracza. Okej. Okay. Plasterki mięsa, wątroba bestii, kawał mięsa.
miliatryny, strzały, topór ręczny, niebiesko-złota trójkątna tarcza, 100% negacji fizycznej, dobra rzecz. Bełty, strzała świętej triny powoduje nagromadzenie snu. Kamień kowalski, przepisy nomadów, co tu mamy? Garnek wabiący bestie. Już tak nie potrzebuję. Tutaj szlachetne mięso, to się może przydać. To pytanie, czy to jest w sumie mięso, które jecie. Ja mogę zjeść i się podleczyć, czy tak średnio? Zgadniamy sobie butelki. Gdzieś. Tam w górę chyba muszę iść. A nie, nie w górę, tylko tam dalej po prostu. Ty, jarzębinę to tu można zgarnąć po prostu od cholery. O, czekaj. Moment. Nie, no... Jezu, serio? Dlaczego ja to mogę wykorzystać niby? Dobra, tutaj mamy tutaj, co? Uodparniające peklowane mięso to zgarnąłem z tej rośliny. Czasowo zwiększa niewrażliwość. Kawałek peklowanego mięsa zmarynowanego w zielonym leczniczym roztworze. Zwiększa tym samym wzmacnia niewrażliwość. Większa niewrażliwość pomaga łagodzić nagromadzenie różnych trucizn i szkarłatnej zgnilizny. Okej, czyli to pewnie powiększa mi po prostu pasek, jeśli chodzi o trutkę. Ale niekoniecznie mnie z niej leczy. Jakbym wybierać, to wolę tę drugą opcję niż tę pierwszą. O, kolejny. Udało mi się jeszcze, kurde, dobrze stagować. Rzucenie na ziemię. Pił wojny. O, tam uzbrojenie flaszki. Poproszę. To mniejsze złote drzewo. To ciekawe. Weź przedmiot. Kolczasta pęknięta łza i zielono-ciekła kryształowa łza. I zmatowiony złoty słonecznik. Okej. Okay. Mam jakieś łzy, ale nie bardzo wiem po co mi one. Okej, okay, kolejny skarabeusz na odnowienie flaszek. Tego akurat nie potrzebuję. Okej. Okay. Kurde mać. Jasny chuj. Co to jest? Niedźwiedź, kurwa, na sterydach? Co on, kurwa, wpierdolił, że jest taki wielki? Dobra, moment. Za mną niby. Jest, okej. Okay. Dobra, może lepiej go nie prowokujmy. Jak se jest? Niech se jest. Kolejna rzecz. To wspólnego podrobna. Jezus Maria. Jeszcze drugi. Zajebiście. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, tu już jakiś... Kolejna czytająca z palców starucha. Dobra, moment. Ale przyszedłem stąd? Chyba tak, chyba tak. Dobra, no to... Ogarniemy to jeszcze i dzida tutaj. Prawie 50 minut materiału. Ale zobaczmy, co tu się dzieje. Studnia rzeki Siofra. Okej. Okay. Okej, okay, mamy windę. Ładnie wyglądającą. Ewidentnie, która się jakiejś magii grawitacji unosi. Chyba są jakieś czarodziejskie linki. Jak głęboko my, kurde, idziemy teraz pod powierzchnię Ziemi? Wow.
Oh, damn! O, jest miejsce łaski, lubię. Rzeka Siofra. Okej, dotknij łaski, poproszę. I zajebista miejscówka. Ale to tylko świeczka, myślałem, że mogę coś tutaj zgarnąć, no ale nie. Ty grzyb chyba. Rozpuszczony grzyb. Inna rzecz. Zobaczmy, co z nim mogę zrobić. Do znalezienia w wiecznym mieście i jego okolicach. Grzyb rosnący pośród pozornej nocy w wiecznym mieście i wokół niego. Ocieka lepkim płynem o właściwościach zbliżonych do oliwy. Okej, okay, kurwa i to. Czyjeś odchody o złotowym odcieniu. Często znajdowane w lasach i zaroślach. Złoto zabarwiony kał jest bardzo stabilną substancją. Nie wysycha, nie traci też wycelowego zapachu czy ciepłoty. Jego stan nie zmienia się na dobre i złe. Ja pierdolę. Kurwa, skąd to się bierze? Ten kwiat, który zgarnąłem chyba jeszcze po poprzednim odcinku, a zapomniałem pokazać owcy. Zapomniałem pokazać wam opis. Ciemnożółty kwiat, który zaczął brązowieć, rosnący na ziemiach pomiędzy. Ponoć odżywiały go liście, które w dawnych czasach spadały ze złotego drzewa. Trujący kwiat, ciekający ciemnozieloną trucizną, trującą cieczą. Słoneczny z tego odcinka. Wielki kwiat, który kwitnie naprzeciw złotego drzewa. Materiał do tworzenia znajdywany przy pomniejszych złotych drzewach, mimo że jest zwiędnięty i wypłowiały, nadal zawiera esencję świętości. Proszek Mirandy. Pułek ludożerczego kwiatu Mirandy. Na przestrzeni lat perfumiarze cenili ten niezwykle wonny pyłek Mirandy, nierozsypywany jeszcze w powietrzu. Jeżwica to już znane. I tutaj zioło. Wiecznie zielone liście, które emitują słabe światło, tę bardzo powszechną roślinę leczniczą, można znaleźć w zaroślach i innych miejscach. Jak tak patrzę, to nic nowego. A nie, plasterek mięsa jeszcze. Cienki plaster mięsa bestii, znajdowane podczas polowań na roślinożerców, suszone mięso zwiększa wytrzymałość. Okej. Okay. No nic poza tym chyba. A nie, jeszcze ten popiół wojny mi został. Będzie tutaj wcześniej. A nie, jeszcze tutaj to. Wielki topór. Wielki topór przypominający ogromny kawał żelaza, znany jako broń wodów z martwych ziem. Za ciężki by władał nim ktoś o przeciętnej sile. Jego ciosy miażdżą wrogów, a siła jego naładowanego ataku jest przerażająca. I barbarzyński ryk to umiejętność, którą już znamy. 30 siły jest wymagane. Tutaj rzucenie na ziemię. No daj tutaj. Ciężka właściwość i umiejętność. Rzucenie na ziemię. Skocz wysoko w powietrze i z impetem spadnij na ziemię. Ta spektakularna wywrotka wysyła we wszystkie strony potężną falę uderzeniową. Ciekawe. Zioł całunku rosy. Kolejny nowy składnik. Też tylko w wiecznym mieście i okolicach. Nasiąknięta mistyczną rosą wydziela łaby blask światła gwiazd. Okej. Okay. Tutaj trochę więcej tego ziółka. Jeszcze więcej. Dobra, poprosiłbym trochę pochodni, bo... Znaczy trochę, po prostu o pochodnie, bo chuja widzę. Remedium wezwania zgniętego palca, okej. Okay. Zgarnięte je przez panie graczy jest mowa. Co? Dlaczego to zawsze musi być pół... Aha, dobra, że za gruby jestem, żeby przejść, okej. Okay. I get it. Tutaj... Upiorna konwalia. Coś nowego. O, to nie jest składnik. To jest do ulepszeń. Wzmacnia osłabione prochy do plus 1. Biały kwiat, który kwitnie w katakumbach. W jego pobliżu zagnieździł się duch. Prochów, które zachowują swą sławę nawet po śmierci, nie można wzmocnić, używając jedynie materialnej konwali. Okej. Okay. Nie bardzo wiem, o co kama, nie? Bo z tymi prochami, no bo jeszcze nie mam do nich dostępu. Ale wiem, że to jest coś ala takie przyzywanie sobie supportu w trakcie walki. To byle jakiej.
nawet podczas walki z bossem mógł sobie przyzwać właśnie tak kogoś z prochów, tylko jest to zależne od tego, czy ten, czy mam wystarczająco fokusu na chociażby jedno przywołanie, bo wiadomo, jak się zostaną, jak proch zostanie, czy tam, no ci, co są w prochu, zostaną pokonani, no to możemy po raz drugi to wykorzystać, jeśli mamy na tyle skupienia. W mojej obecnej sytuacji, o, złoty rum poziom drugiego, nie wiem, czy ja jestem w stanie de facto kogokolwiek przyzywać. Strasznie dużo tego zioła tu jest. O, prawie jest prawie godzina materiału, Jesus mać! Oho, typiarze. Kostury chyba mają, a to bym wziął. Wow, ej, moment, panie Zniaszku, spokojnie. Wow, co ja tym chciałem kurwa osiągnąć, nie? Dobra, 58 rund, to mogę olać akurat. No ale dobra, nie. Ja tu jestem zdecydowanie za wcześnie. Ja niestety, ale rzeka Siofra jeszcze z eksploracją sobie poczeka. Chociaż... Dobra. Może tych rund nie mam tam dużo, no ale szkoda ich tam zostawić. To minąłem. O, złoty na poziomie trzeciego. Fajnie. Ziółka. Też jest fajne, że te wszystkie materiały się odnawiają co w ogóle jedno przeładowanie lokacji. Dobra. Zyskano. Jeszcze mogę zgarnąć. Kolejne ziółko. Okej, to jest cała osobna lokacja w ogóle. Przeluście studni rzeki Siofra. Tutaj też pewnie mapa jest do zgarnięcia, tylko pytanie gdzie. Ale nie jest to dla mnie jeszcze. Dobra, jak mogę zmienić? Tutaj pokaż powierzchnię. Dobra. Czyli tak, studnia rzeki Siofra, czyli tu ewentualnie wyjeżdżam na górę. No chyba, że chcę dzidować z powrotem stąd. Dobra, to zobaczymy ewentualnie w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring, w którym myślę... Będziemy dalej eksplorowali zachodnie pogrobno. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Hej!